Kłaniamy się Państwu w trzeciej odsłonie naszego programu Gorące Pytania Telewizji w Polsce.pl. Aleksander Majewski. Drodzy Państwo, rozmawiamy na temat koronawirusa, tego jak to może przełożyć się na wyniki partii, poszczególnych partii, a w tej konkretnej odsłonie, czy Konfederacja zabiera wyborców PiS? I oczywiście będziemy o tym mówić w kontekście pandemii, bo właśnie Konfederacja te sprawy bardzo, bardzo mocno akcentuje, a z Państwem i ze mną są dr Bartosz Rydliński, UKSW. Dzień dobry raz jeszcze. Dzień dobry. I Kamil Kwiatek, portal polityce.pl. Dzień dobry. Panowie, wspomnieliśmy już o tej Konfederacji, właściwie to panowie wywołali ten temat. Konfederacja, partia wolnościowa, właściwie jak sama nazwa wskazuje, zbitka dwóch, trzech partii, partii wolnościowców, partii narodowców. I wydawałoby się, że partia, która odwołuje się do takich liberalnych postulatów, no w dobie pandemii, kiedy podkreśla się znaczenie państwa, znaczenie publicznej służby zdrowia, no nie miałaby szans, raczej to nie byłby dobry czas dla takiej formacji. No a tymczasem widzimy, że w sondażach Konfederacja uzyskuje przyzwoite dwucyfrowe wyniki. No i pamiętajmy o wyniku Krzysztofa Bosaka, w wyniku dla tych formacji rekordowym, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Doktor Bartosz Rydliński, prosimy. No na pewno Konfederacji udało się coś, co nie udało się innym poważnym partiom politycznym, czyli dowieść poparcie w liczbie bezwzględnej z wyborów parlamentarnych do wyborów prezydenckich. I tutaj oczywiście Krzysztof Bosak no był takim cichym zwycięzcą koło Szymona Hołowni, prawda, o tych, którzy nie weszli do drugiej tury. No do tego stopnia, że Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska i Rafał Trzaskowski zaczęli się nieprawdopodobnie wdzięczyć do elektoratu Konfederacji, licząc na to, że jednak wyborcy Krzysztofa Bosaka dadzą mu no, najwyższy urząd w państwie i że jednak Rafał Trzaskowski wygra te wybory. Tak się nie stało jednak. Zwróćmy uwagę, że tutaj oczywiście Konfederacja była między młotem i kowadłem i tutaj wybór między Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim, między kandydatem Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, no był trochę wybór między dużym a mniejszym złem. I tutaj jednak Konfederacji zachowali się no w jakimś sensie dość strategicznie, bo część poparło Rafała Trzaskowskiego, część oczywiście poparła Andrzeja Dudę, ale zdecydowana większość zwyczajnie nie poszło do tych wyborów, w jakimś sensie nie decydując, kto zostanie prezydentem, ale też chociażby część, szczególnie ruchów, czyli przedstawiciele ruchu narodowego, czy tego środowiska polskiego właśnie obozu patriotycznego, miało taką kampanię mimo wszystko Duda, prawda? Że pomimo różnych niesnasek, różnic charakterów i poglądów politycznych, jednak w wyborze między kandydatem obozu centro takiego liberalnego, a jednak obozem prawicowym wybierają jednak kandydata prawicowego. Natomiast oczywiście Konfederacja będzie musiała bardzo uważać na to, żeby Prawo i Sprawiedliwość w przyszłości jako partia największa, jako partia, która rządzi już drugą kadencję i po raz drugi ma prezydenta, zwyczajnie nie wchłonęła, bo nie zabrała część agendy politycznej Konfederatom. Ale przypuszczam, że jednak charakter tej partii, o której pan redaktor mówi, prawda, że jednak jest to zbitka partii wolnościowych, libertariańskich i narodowych, no jednak trwale usytuuje Konfederację w obozie partii parlamentarnych i będziemy oglądać przedstawicieli tego stronnictwa jeszcze przez wiele lat w gmachu na Wiejskim. No ładna wizja, jeżeli wsłuchamy się słowa pana doktora, przynajmniej z punktu widzenia Konfederatów. Widać, że to chyba nie będzie właśnie przygoda krótka, czteroletnia, ale jakiś dłuższy plan, dłuższa perspektywa i możliwość w jakimś stopniu przynajmniej realizowania, czy też bardziej może nagłaśniania, bo trudno mówić o realizacji postulatów, kiedy jest się nawet nie klubem, ale kołem parlamentarnym. Czy rzeczywiście to wchłonięcie grozi, czy nie grozi może Konfederacji, bo tak jak wspomniał pan doktor, te różnice są dość znaczące i chyba trudno byłoby partii takiej jak Prawo i Sprawiedliwość te wszystkie elementy zaadoptować. Wszystkich na pewno nie. Tutaj to, co gdzieś łączy Prawo i Sprawiedliwość, to na pewno te kwestie tożsamościowe, ale co warto podkreślić, w kampanii Krzysztofa Bosaka, one nie, moim zdaniem, one nie były na pierwszym miejscu.
Tutaj Krzysztof Bosak akcentował, akcenty bardziej na właśnie kwestie gospodarcze, na to, o czym mówiliście, wolny rynek, prawda, i te wszystkie idee, a mniej o tych kwestiach światopoglądowych. On oczywiście o to pytany odpowiadał i to, co należy podkreślić, odpowiadał stanowczo, z argumentami, czego czasem brakuje posłom Prawa i Sprawiedliwości, tutaj czytaj Przemysław Czarnek, gdzie często są jakieś slogany, które później przyprawiają problemów w Prawo i Sprawiedliwości, więc tutaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a może bardziej Solidarnej Polski, którzy ostatnio tutaj zapowiadają taką rekonkwistę, powinni się trochę poduczyć od Krzysztofa Bosaka. Ale tutaj też odpowiedź na pytanie, czy tu Konfederacja będzie jakimś epizodem. No myślę, że nie. Zresztą to widać, że po tej dobrym bardzo wyniku Krzysztofa Bosaka ten szampan zwycięstwa został szybko wypity i ruszono do roboty. Dzisiaj przeglądając Twittera Krzysztofa Bosaka zobaczyłem, że no jest taka akcja wakacje z Konfederacją, prawda? I od 8 sierpnia do 13 sierpnia codziennie w jakimś innym miasteczku liderzy Konfederacji spotykają się na Pomorzu, nad Bałtykiem, no z sympatykami. I oglądając zdjęcia, widzę, że sporo osób tam przychodzi, więc naprawdę ta praca u podstaw, o której Krzysztof Bosak mówił, że wiele lat oni na to pracowali, żeby zaistnieć, przynosi owoce i myślę, że może przynieść jeszcze większe. Może przynieść jeszcze większe owoce. Panowie tutaj mówili o tej agencie Konfederacji, tym sojuszu różnych partii narodowych, konserwatywnych, wolnościowych, ale też pojawia się taka agenda, może nie tyle związana z tematami obrony tożsamości, z tematem wolnej gospodarki, wolnego rynku, tylko może z tematem sprzeciwu właśnie wobec takiego działania rządu w obliczu pandemii koronawirusa. Też pojawia się jakieś odniesienie do tych różnych teorii, jakie gdzieś tam znajdują sobie posłuch w internecie, i z tego właśnie zakpił na przykład publicysta Rafał Ziemkiewicz. Rafał Ziemkiewicz, podkreślmy, który przez lata wydawał się sympatyzować właśnie z tą właśnie częścią prawicy, z taką prawicą niekoniecznie pisowską, może bardziej wolnorynkową. Zresztą pamiętajmy o tym, że kiedyś Rafał Ziemkiewicz był rzecznikiem Unii Polityki Realnej, pierwszej partii Janusza Korwin-Mikkego, więc te sympatie wydawały się oczywiste. W ostatnim czasie wydaje się, że Ziemkiewicz dystansuje się wobec tegoż ugrupowania, tegoż środowiska, konkretnie pod szyldem właśnie Konfederacji. Na Twitterze napisał, że Konfederacja, może poprosimy teraz o ten tweet, o, widzimy go właśnie, są zajęci walką ze szczepieniami, maseczkami, spiskiem Gatesa i Szumowskim. Jest jakaś hierarchia ważności. Oczywiście to w odniesieniu do tego, że rzekomo Konfederacja milczy wobec wojny kulturowej, przez jaką partia rządząca i jej zwolennicy, sojusznicy, ale również konserwatywni komentatorzy uważają ten spór dotyczący ideologii LGBT. Panie doktorze, czy rzeczywiście Konfederacja tutaj wyczuła taką niszę, którą można jeszcze zagospodarować, a której być może nie zagospodarował, czy też nie chce zagospodarować PiS? Może tak być, szczególnie że pamiętajmy, że partia, czy w ogóle Konfederacja jako siła parlamentarna, też ma bardzo młodych wyborców. I może być tak, że dla młodych wyborców, tej najmłodszej kohorcie wiekowej, prawda, czy tam między 18 a 25 rokiem życia, tematyka LGBT jest ważna, ale nie jest na tyle ważna jak chociażby spisek Gatesa, prawda? Czyli jednak ten taki opór względem państwa opresyjnego, który narzuca szczególnie przedsiębiorcom, mitycznym przedsiębiorcom, prawda, którzy są tutaj uważani prawie za świętych w środowiskach libertariańskich, prawda, że jednak ten biznes jest tutaj krępowany i trzeba nade wszystko walczyć z wszelkimi formami interwencjonizmu państwowego w gospodarkę. I tutaj może zwyczajnie tutaj, jak się mówi kolokwialnie, bardziej żre w Konfederacji, a mniej właśnie tematyka LGBT. A może być też tak, że zwyczajnie Konfederaci doszli do wniosku, że oczywiście byliby pierwsi do tego, żeby ganiać osoby LGBT, ale nie mają takiego przełożenia na władzę, jak ma Prawo i Sprawiedliwość. I może taktycznie zwyczajnie teraz oddają trochę pola PiS-owi w tej dziedzinie, ale jednak oczywiście na Marszu Niepodległości to nie politycy Prawa i Sprawiedliwości, ale politycy Konfederacji będą szli w pierwszym rzędzie.
i że jednak chociażby w tej kwestii nacjonalizmu, bo przecież często też tak na siebie mówią konfederaci jako przedstawiciele nowoczesnego nacjonalizmu i nowoczesnego patriotyzmu, że jednak tutaj będą o wiele bardziej wiarygodni dla młodych wyborców niż Prawo i Sprawiedliwość. Ale być może jest też tak, że Prawo i Sprawiedliwość godzi się z tym, że Konfederacja w przyszłości być może będzie partnerem koalicyjnym, bo może być tak, że za 3,5 roku Prawo i Sprawiedliwość znowu wygra wybory, ale już nie taką przewagą, żeby móc rządzić samodzielnie. No i wtedy niewykluczone jest to, że Konfederacja będzie doproszona do koalicji. Zresztą niedawno mówił Krzysztof Bosak, mówi, że on nie wyklucza współrządzenia z Prawem i Sprawiedliwością, a sam Andrzej Duda przecież niedawno oferował pewną współpracę polityczną, parlamentarną już po wyborach właśnie Konfederacji i PSL-owi, w jakimś sensie żeniąc na przyszłość być może Koalicję Obywatelską i Lewicę. Czyli co, wicepremier Krzysztof Bosak i wicemarszałek Sejmu Grzegorz Braun? A dlaczego by nie, panie redaktorze? Nie takie rzeczy widzieliśmy w polskim życiu parlamentarnym, gdyby ktoś w 2005 roku powiedział, że w rządzie Prawa i Sprawiedliwości wicepremierami będzie Andrzej Lepi i Roman Giertych, ten sam Roman Giertych, który dzisiaj jest wspaniałym przyjacielem środowiska liberalnego. To bym ani wtedy, ani dzisiaj nie uwierzył w to. No więc polska polityka to jednak jest sztuka rzeczy niemożliwych. No niedawno obchodziliśmy 9. rocznicę śmierci Andrzeja Lepera, także można było przypomnieć sobie dorobek tej postaci, jego formacji. No partia protestu, wydaje się, że też partią protestu jest Konfederacja, a jeżeli mówimy o tychże protestach, to może przypomnimy teraz postawę posłów Konfederacji podczas posiedzenia Sejmu, bo otóż właśnie politycy Konfederacji postanowili w dość wymowny sposób dać wyraz swojemu sprzeciwowi co do właśnie obostrzeń. Tak się bawią politycy Konfederacji, posłowie bez maseczek w Sejmie. Grzegorz Braun powiedział: w zamaskowanym Zgromadzeniu Narodowym niezamaskowani Konfederaci. No chyba najbardziej wymowne zdjęcie tegoż posiedzenia i najlepiej oddające właśnie postawę polityków Konfederacji wobec tych obostrzeń i chyba właśnie to poszukiwanie tej niszy, o której mówimy. Na pewno Konfederacji jest o wiele łatwiej tutaj z tej strony i w tym temacie krytykować Prawo i Sprawiedliwość niż Koalicji Obywatelskiej, o której wspomnieliśmy, że no tutaj jej wiarygodność jest na bardzo niskim poziomie. Konfederacja faktycznie po tym, inaczej może po tym lockdownie, kiedy już trochę przywykliśmy do życia z tą pandemią, kiedy wiele osób się zastanawia, może to był jakiś spisek, a może tak naprawdę nic nie było, może to nie było potrzebne. Tutaj Konfederacja próbuje gdzieś, świadomie czy nie, gdzieś te głosy łapać. Do tego dochodzi to jakby takie powątpiewanie, ale też taka trochę rozwaga, którą próbują tutaj przemycić Konfederaci, o czym wspomniałem, przykład Krzysztof Bosak, że trzeba to gdzieś ten obostrzenia zrównoważyć, no tym, że nie można przecież wszystkiego zamknąć, prawda? Też myślę, że to na pewno jest dla przedsiębiorców, dla pracowników coś, co może ich no, do Konfederacji zbliżyć, prawda? Więc tutaj myślę, że Konfederaci mogą jeszcze tych głosów nałapać, szczególnie jeżeli, no nie wiem jak się rozwinie na jesień ta cała sytuacja, ale jeżeli rząd będzie próbował to przykręcić trochę śrubę i wprowadzić równe obostrzenia, to Konfederaci tutaj ze swoim stanowiskiem, że nie, no spokojnie, może dajmy ludziom pracować, mogą tutaj zyskać. I myślę, że Konfederacja, że odpowiadając na wcześniejsze pytanie, które padło tutaj, która partia może tutaj zyskać na COVID-zie, no jak jakkolwiek to pytanie brzmi, myślę, że to jest partia, która najwięcej na tym właśnie na tej kwestii może zyskać. Ale z drugiej strony ktoś może odbić piłeczkę, powiedzieć: halo, halo, drodzy liberałowie, libertarianie et consortes, mówicie o tym, że państwo należy ograniczyć do minimum, no a znowuż co ze służbą zdrowia się stanie, bo widzimy, że pandemia koronawirusa pokazuje, że jednak warto tę publiczną służbę zdrowia wzmacniać, że raczej prywatna służba zdrowia, prywatna opieka zdrowotna temuż wielkiemu zadaniu by po prostu nie sprostała. Oczywiście, no i tutaj Konfederaci pewnie będą odbijać piłeczkę albo tłumaczyć to, że oczywiście służba zdrowia potrzebna, trzeba inwestować, tak, ale też no nie zapychajmy ją pacjentami w tym sensie, że wszystkich tutaj odsyłamy od razu gdzieś po szpitalach. Mówię tutaj oczywiście o tej kwestii ciągle pandemicznej. Więc no takie wiele tutaj w tej polityce jest różnych przeciwności i czasem politycy
na jedną kwestię mogą iść tak, w drugą tak, no ale to jest polityka i chyba musimy się do tego przyzwyczaić. Musimy się do tego przyzwyczaić. Jeszcze ostatnie zdanie już w tym programie, dr Bartosz Rydliński, czyli co, odchodzimy od świętych zasad libertarianizmu, czyli tylko policja, wojsko, drogi i jeszcze opieka zdrowotna w dobie tylko pandemii? Nie, no mi się wydaje, że już drugi kryzys w ciągu ostatniej dekady, dwóch dekad, które zweryfikowało szereg no liberalnych półprawd. No, żaden prywatny szpital nie jest szpitalem zakaźnym. No jednak przypuszczam, że idea taniego państwa jednak no, odeszła do lamusa, więc przypuszczam, że Konfederacja oczywiście będzie reprezentowała osoby, które ciągle wierzą w te mity wolnorynkowe, no ale pamiętajmy, że jednak życie weryfikuje ideologię i jednak państwo, szczególnie państwo, które jest tak położone jak my i ma duże ambicje geopolityczne, musi być państwem silnym gospodarczym, silnym społecznym i jednak powinniśmy się również my jako obywatele składać na pomoc najbliższym, którzy są zagrożeni, chociażby w kontekście pandemii. No ale to już pozostawiamy oczywiście konfederatom, to już jest ich zmartwienie, jak się będą tłumaczyć, jak będą swoje argumenty przedstawiać. Dziękuję państwa i moim gościom, dr Bartosz Rydliński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dziękujemy. Dziękuję. I Kamil Kwiatek, portal w polityce.pl. Dziękuję bardzo. A my, drodzy widzowie, widzimy się już za tydzień. Czy z obostrzeniami, czy bez, czas pokaże. Do zobaczenia.